Swają szczepienia na COVID-19, nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Szczepienia medyków, którzy nie otrzymali jeszcze pierwszej dawki, zostały wstrzymane, a części seniorów, którzy mieliby być zaszczepieni w tym tygodniu, musiano zmienić termin. Bez przeszkód rozpoczęło się za to szczepienie nauczycieli. Wojewódzki szpital Zespolony w Lesznie otrzymał pierwszą partię szczepionek dla nauczycieli, 200 dawek zostało już wszczepionych po 100 w poniedziałek i we wtorek. Jak zaznacza dyrektor szpitala Tomasz Karmiński, to pierwsza partia szczepioną. Firmy AstraZeneca, która dotarła do Leszna, Kolejna spodziewana jest w przyszłym tygodniu. Na listach nauczycieli do szczepienia, jakie otrzymał szpital, znalazło się 1100 osób. Gdyby nie było ograniczeń w dostępie do szczepionki, całą tę zgłoszoną teraz grupę pierwszą dawką można by było zaszczepić w ciągu tygodnia. Tymczasem, jeśli harmonogram nie ulegnie zmianie i tygodniowo szczepionych będzie po 200 nauczycieli, cała zgłoszona dotąd grupa otrzyma pierwszą dawkę mniej więcej do połowy marca. Druga ma być podawana. Po 10-12 tygodniach od pierwszej. Tymczasem leszczyńskie przychodnie musiały przesunąć termin szczepienia części zapisanych na pierwszą połowę tego tygodnia pacjentów. Powód: zapowiedziany na poniedziałek transport z Agencji Rezerw Materiałowych nie dotarł. Przyjedzie z opóźnieniem dopiero w środę. Kłopoty z dostępem do szczepionek firmy Pfizer mają też pracownicy sektora ochrony zdrowia, zaliczeni do zwanej grupy zero. W lesznie około 800 osób w dalszym ciągu czeka na podanie pierwszej dawki szczepionki. Zmuszeni byliśmy wstrzymać ich szczepienia, przyznaje dyrektor szpitala Tomasz Karmiński. Poinformowano nas, że do 7 marca nie będziemy otrzymywali szczepionek dla tej grupy, a jedynie dla tych, którzy mają otrzymać teraz drugą dawkę. Komunikat w tej sprawie przesłała Agencja Rezerw Materiałowych. Czytamy w nim. Pomiędzy 15 lutego a 7 marca ze względu na ograniczenie dostawy szczepionek Pfizer będą one przeznaczone wyłącznie do szczepienia drugą dawką grupy 0, DPS-ów i ZOL oraz szczepień populacyjnych 70+ plus pierwszą i drugą dawką. W tym czasie nie szczepimy DPS-ów z Oli grupy 0 pierwszą dawką. W przypadku, gdyby miały się zmarnować dawki z rozpoczętej fiolki, możliwa jest jedynie sytuacja szczepienia grupy 0 pierwszą dawką. Komplet szczepień mają już za sobą pensjonariusze Leszczyńskich DPS-ów. Wszyscy, którzy w styczniu otrzymali pierwszą dawkę, zostali zaszczepieni po raz drugi. Pacjenci czują się dobrze i nie zgłoszono żadnych poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.